Partnerem kanału jest grupa Flying Atom oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 14 lutego 2020 roku, czyli piątek dotrwaliśmy. Oczywiście do końca tygodnia, jeszcze weekend przed nami. I jeżeli chodzi o kolejny cel na luty, właśnie debatujemy na Patronite, czy zrobimy. Raz razy 1500 zł, czy dwa razy po 750 zł. Pomożemy teraz dwóm podmiotom. Także Andy, jeżeli Ciebie to nie interesuje, przewiń sobie parę razy, jeżeli możesz. A my tutaj porozmawiamy o ważnych sprawach. A więc w tym miesiącu, w lutym, domy dziecka. Dwa mamy. Rodzinny dom dziecka w Podbielu. Tutaj jest liczba dzieci 8. Oprócz tego. Mamy też kolejny dom dziecka, który będziemy y, też głosować na niego, czyli dom dziecka w Otwocku. Tutaj jest liczba dzieci 14. I oprócz tego mamy się Pomaga, czyli y, o y, chorobie Nadii. Nadia Chojnowska zmaga się z chorobą mózgu. Do tej pory zebrano 55 tysięcy złotych. I widzimy, że ta akcja już trwa od 19 lipca, także troszeczkę długo. Jeżeli chcecie wesprzeć, wszystkie linki są podane też oczywiście pod tym filmem, i będziemy tutaj wybierać dwa podmioty. Na razie widzę, że 71% jest w naszej ankiecie w głosowaniu na dwa razy po 750 zł. Także prawdopodobnie dwa podmioty wybrane wygrają w tym miesiącu. Jeden zostanie przeniesiony na drugi. Miesiąc. Jeżeli chodzi o Patronite, mamy 107 patronów, też jest delikatna korekta. Ja sobie powiedziałem, że jeżeli będzie powyżej 100, nadal jest 1000 zł. Poniżej 100 będziemy wspomagać 500 zł. Ja tutaj z Wami jestem prawdopodobnie do połowy kwietnia, tak mi się wydaje teraz w tym momencie. To jest oczywiście związane z przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii i na pewno patroni dowiedzą się miesiąc wcześniej, żeby już tutaj nie saportować, jak mnie nie ma. Bo Dlatego wybrałem Patronite'a. Bo jeżeli ktoś robi robotę, wtedy miesięcznie sobie go opłaca. Jeżeli ta robota nie jest wykonana, wtedy od razu można wybrać opcję anulowania subskrypcji i wtedy po prostu Fenix też zajmuje się innymi rzeczami. Też relokacja jest dla mnie bardzo ważna. Jeżeli chodzi o te dwa razy 750 zł, to jest 1000 z patronów a 500 złotych z reklam z YouTube'a. Do wyjścia mojego tutaj wszystkie e, pieniądze za reklamy z YouTube'a będą przesłane na cele charytatywne. Tak jak tutaj mówiłem, żebym miał czyste konto, e, po prostu to nie są moje pieniądze, obiecałem te pieniądze e, po prostu na cele charytatywne. Dlatego macie tą reklamę z przodu i z tyłu, a dzięki temu chyba już jest nawet tam około 500 e, euro, nie wiem, nie pamiętam, około tylu na pewno jest, sprawdzimy sobie przed wyjściem e, wszyscy razem. Dobra, w takim bądź razie przejdźmy na paprykę i sprawdźmy, ile kosztuje Bitcoin. 10 216 dolarów, czyli w ostatnich 24 godzinach minus 1,3%. Jeżeli chodzi o market cap, 302 miliardy dolarów. Znowu już zbliżamy się do tej granicy 300. Już byliśmy chyba na 308, 316, o ile dobrze pamiętam. Także wracamy. Jeżeli chodzi o projekty, które sobie najlepiej poradziły, Ojej, co to jest za nazwa? Dobrze, że nie ma dużego wolumenu, także nie czytamy. Chilis 45 milionów wolumenu, to już jest OK, 23% w górę. TETA 23% Kyber Network 15%. Projekty, które sobie gorzej poradziły, jest ich więcej dzisiaj? No, jest, niestety, jest ich więcej, ale nie jest tak źle. Zobaczcie, niecała pierwsza strona, można powiedzieć, także na pierwszym miejscu sprawdźmy sobie. Faberg minus 22%, na drugim headera Hashgraph minus 14%, czyli korekta po, tym, po tej informacji z Google, ludzie biorą po prostu profity. No i Lisk minus 11,42%. Hmm. Ktoś tutaj mówił, że będzie obkupywał przy 1,60, także ta osoba pewnie wie, która tutaj pisała, e, chyba na Patronite albo na Discordzie, także gratuluję decyzji, bo może Lisk zejść na przykład do tej ceny i ktoś tutaj sobie odkupi w tych, w tych cenach. Oczywiście może zejść jeszcze niżej, ale tego... Nie wiem. Przejdźmy na Twittera, a więc pojawiają się informacje o tym, że 1,6 miliona dolarów w AJOcie zostały skradzione z oficjalnego portfela Ioty. Tego właśnie desktopowego, jak to nazywamy, czyli tego dostępnego na pulpicie. 10 największych kont z największymi wartościami albo aktywami zostały po prostu okradzione i sieć kompletnie została zatrzymana na 24 godziny. Niektórzy tutaj się zastanawiają, czy to nie było inside job, czyli coś od wewnątrz, ale miejcie to na uwadze, że ten desktop wallet oficjalny zajoty niestety tutaj sobie nie poradził. Jaki to był portfel? Jeszcze Koń telegraf dodaje informacje na ten temat. To był Trinity Wallets, dokładnie ten portfel. Także uważajcie na to, co się dzieje na tym portfelu. Josh Roger podaje informację o tym, że S&P 500 przez ostatnie 11 lat widzimy wzrósł około 400%. Zobaczcie, jakie to są wzrosty, wow. Jeżeli chodzi o Bitcoina, w poprzednie 5 lat tutaj wzrósł o 6000%. Także 5 lat, a 11 na S&P 500 tutaj zarobilibyśmy około 400%, a na Bitcoinie w 5 lat ostatnie 6000%. Procent. Czy to będzie się dalej powtarzać, tego nie wiemy. Miejcie to na uwadze. Scott Gottlieb dodaje informację o tym, że nieciekawe informacje dochodzą z Dawu Kanty. Dawu Kanty jest dokładnie w Sichuan, w Chinach, i tam niestety są informacje o tym, że ludzie, którzy dobrowolnie opuszczą swoje domy, będą przechwytywani. Po prostu nie można wychodzić ze swoich domów, żeby walczyć z koronawirusem. Pewnie to się wiąże z tym, że ci ludzie, którzy wyjdą z domów, będą przetransportowani pewnie do tych ośrodków, gdzie leczy się tą chorobę. Więc widzimy, że to jest na ostrym poziomie w tym momencie wprowadzone w Chinach. Brendan J. Sullivan dodaje wiadomość o rajcie, a więc co się dzieje dalej w sprawie sądowej. W Miami. A więc, jeżeli chodzi o Tulip Trust 3, Craig Wright mówi, że nie ma prawnego obowiązku przekazywania informacji o prywatnych kluczach do sądu w Miami. Dlatego, że w momencie, kiedy był stworzony Tulip Trust 3, został on stworzony przez prawnika. I prawnik w Australii nie ma takiej możliwości, żeby podał informacje o prywatnych kluczach do sądu. Także zobaczymy. Jak dalej będzie się toczyć ta sprawa? Spencer Noon mówi o informacji, która została wysłana przez Grayscale Investment do swoich inwestorów za pomocą maila. A więc numer jeden, użyteczność Ethereum. Wyobraźcie sobie, że to nie są smart kontrakty już, a jest to store of value. I jeżeli chodzi o taką narrację, jeszcze 18 miesięcy temu nie było o tym Mowy, dlatego jedna z największych instytucjonalnych firm inwestycyjnych wysyła po prostu taką informację. Zobaczcie z lutego 2020, ITER jest to najlepsza, jedna z najlepszych kryptowalut, która przechowuje wartość. Oczywiście można dostawać opłaty na sieci Ethereum. No i oczywiście mamy oprócz tego DAPsy, czyli aplikacje i no to wszystko razem świetnie działa. Ale nie, mu, nie ma mowy tutaj o smart kontraktach, tylko store of value. Z jednej strony świetnie, bo oczywiście to powoduje to, że ci inwestorzy poczują się bardziej bezpiecznie, pewnie gdy, gdy taka firma wysyła taką informację. Z drugiej strony zawsze mi się wydawało, że Ethereum był um, platformą smart kontraktów. Mogę się mylić. Kon tutaj dowiedzieliśmy się, że Antoni Pompliano, jego Twitter został usunięty albo Bardziej zablokowany przez Twittera. Nie było go przez chwilę, ale po akcji pewnie CZ Binance, gdzie tutaj zatoczyła się akcja, żeby wrócić, Antoni Pompliano z powrotem na konto i może to być spowodowane tym, że jakaś tutaj była akcja związana z botami. Lil Lambon, na to doda informację, Pompliano spamował Bloombergs, czyli. To, co, na, na co się wypowiadał Bloomberg często, i dlatego może boty zlikwidowały go na chwilę, a mogło być to też związane z tym, że po prostu szilował swój podcast pod Bloomberga wypowiedziami. Na to też wychodzi CiKo Krypto, że to jest perfekcyjny przykład tego, jak srebna łyżeczka pomaga jednym osobom w jednej chwili, czyli takim osobom jak Antoni Pompiano. Praktycznie w godzinę albo w godziny wraca to konto, a niektóre bany na Twitterze po prostu tutaj zajmują tygodnie, nawet miesiące, żeby po prostu były tutaj z powrotem aktywne, ale dlatego, że można sobie sprawdzić usunięte tweety dzisiaj z dzisiejszego dnia widzimy, że nawet CZ Binance napisał Hej Jack! Myślę, wydaje, że Pompiano może być Satoshi Nakamoto. Jeżeli ty nim nie jesteś, dlatego e, musimy tutaj mieć to konto z powrotem. No i widzimy, że CZ z Binance z Jackiem, e, tutaj pewnie ta informacja doszła, e, ale musiał usunąć tą informację, bo już nie jest dostępna. Niestety, dalej mamy informację o tym, co się wydarzyło na bitmexie wczoraj, a więc XRP spada z 34 centów do 14 centów w jednej świecy 4 godzinnej na. Bitmexie i widzimy, że Jacob Canfield nie jest zachwycony tym, jak działa Bitmex. Naprawdę powinniśmy tutaj uważać. Nawet Mark De Koning niżej dodaje informację, że miał stop lossa ustawionego ale w ogóle nie zadziałał przy takim spadku. Może to była jego wina, bo za mały ten stop loss, te widełki były, to też może być tym spowodowane, ale po prostu wychodzi z Bitmexa po tej ostatniej akcji. Troszeczkę tutaj pogrzebaliśmy w newsach i dowiedzieliśmy się na Patronite, tutaj osoba, która często też trade'uje, od jednego z lepszych traderów, powiedzmy wyciągnęła tą informację, że po prostu wolumen, jaki jest na Bitmexie, na XRP i na tej świecy był 6 milionów dolarów. Pokazuje nam to, jak bardzo łatwo jest mieć taki Flash Crash. I ta osoba twierdzi, że nigdy nie gra na takich platformach, na e, takich aktywach jak XRP, czy na przykład Litecoin, bo nie ma tutaj wystarczająco wysokiego wolumenu jak w BTC, czy czasami gra też na Ethereum. Czyli BTC, Ethereum na Bitmexie dla niego jest OK, ale te inne kryptowaluty mają po prostu za mały wolumen. I dalej dodaj informację, że XRP do dolara, czy Litecoin do dolara, w jego opinii, to jest po prostu czysty hazard, jeżeli grasz na dźwigni, na Bitmexie. Dalej dowiadujemy się, jak to mogło być zrobione. Czyli po prostu wyszedł order, i skosił wszystkie sell ordery, czyli sprzedaż XRP po cenie 33, 32, 31, 18, 17, 15 i 14 centów. Cała została wykoszona ta prawdopodobnie, oczywiście ten cały order book, ale wystarczyło tylko 6 milionów, żeby to zrobić. Teraz nie wiemy, czy to zrobił BitMEX, czy to zrobił po prostu osoba, której zależało, było za dużo long longów na XRP. Nie wiemy. Tutaj dostałem też jeszcze informację, że na Bybit nie ma aż takich wałków, bo jest po prostu tam inny silnik giełdy. Także może warto grać na Bybicie, na tych innych kryptowalutach. Pamiętajcie, że ja nie polecam ani Bybita, ani Bitmexa. Nawet chyba tutaj nie mam żadnego linka, ale warto to sprawdzić, czy na przykład na Bitmexie nie grać tylko na Bitcoinie i e, oczywiście Ethereum. Dajcie znać co Wy na ten temat myślicie. Jeżeli chodzi o błędy na giełdzie, Coin Cointelegraph dodaje nam informację o tym, że Coinbase też nie jest tutaj święty, bo dzięki swojemu glitchowi, jak to tutaj to można przeczytać po angielsku, czyli błędzie, który pojawi, pojawił się w systemie. Pamiętamy, że na Coinbase Pro mieliśmy spadek Bitcoina z 9,260 do 9,055%. I to był po prostu flash crash. Nie był to taki duży, że 50% coś spada, oczywiście, ale widzimy, że też dzięki temu nie wygrał w kwartale czwartym na powiedzmy tutaj liście najlepszych giełd, która została zrobiona przez Crypto Compare. Jest taka lista, zobaczcie, tutaj dodam do tego linka. Jakie giełdy najlepiej sobie poradziły? Jakie są najbezpieczniejsze? Te, które po prostu mają tutaj najlepszy team prawnie. I też monitorują trading negatywne raporty. I dlatego, że tutaj mamy negatywny raport na Coinbase, mają od razu minus 5. Mimo tego, nadal są na trzeciej pozycji, mają AA. Wyżej jest tylko Gemini i ItBit. Nie znam tej giełdy, także ItBit też tutaj jest wysoko ceniony. Kraken jest dopiero na czwartym miejscu. Bitstamp piąty. Szósty Liquid, Bitfinex. Siódmy OKEx. Ósmy Bitflyer. Dziewiąty. Dziesiąty OKCoin. 11 Luno, dopiero 12 jest Binance. Poloniex dopiero jest na 17 pozycji. I jeszcze tutaj zobaczmy takie giełdy, które znamy, ewentualnie. Binance US dopiero jest też na dalszej pozycji, a BitBay jest na pozycji 52. Tylko, że tutaj nie ma. Punktów z monitoringu, tradingu i powiedzmy innych rzeczy. Także trzeba sobie sprawdzić, dlaczego, e, oczywiście, i zobaczyć, dlaczego powiedzmy, giełdy są na e, innych e, pozycjach. CryptoComper, dodam ten link dla Was, żebyście sobie też sprawdzili. Okej, okay, myślałem, że to się nie dzieje w tym przypadku, ale jednak tak. A więc bitcoinist mówi o e, nowym skamie, a bardziej no, ataku hakerskim. Tylko jest troszeczkę inaczej w tym przypadku niż do tej pory, bo jeżeli złośliwe oprogramowanie przejmowało nasz komputer, no to najczęściej trzeba było wysłać Monero lub Bitcoina. W tym przypadku tutaj czytamy dokładnie: Bitcoina i Monero, żeby odblokować te pliki. W tym przypadku jest tutaj bardziej pomysłowy ten atak. Oczywiście nie wiem pod jakim względem, tak? ale atakujący żąda nagich zdjęć osób, które zostały zaatakowane, powiedzmy. Najczęściej chodzi o dekolt. Tutaj czytamy w tym artykule. Także nie wiem, czy mężczyźni też tutaj są brani pod uwagę, ale no coś, coś nowego. Nie bitcoin, nie Monero. Także uważajcie, jeżeli wasz komputer zostanie w taki sposób zarażony, jedyną metodą jest albo odnowa nowa w granie systemu albo po prostu wysłanie takich zdjęć, czego nie polecamy. Daily Huddle. Tutaj mamy informację o tym, że Bitcoin i Ethereum już są potwierdzonymi kryptowalutami, które będą supportowane, czyli będą dostępne na nowym telefonie smartfona S20, czyli na pewno Bitcoin i Ethereum pojawi się na Galaxy telefonie. Decrypt dowiaduje się, że te ostatnie pogróżki związane z tymi materiałami, może to nie wybuchowymi, ale pirotechnicznymi, które zostały wykorzystane do tego, żeby oszczędzić ludzi, żeby wysłać bitcoiny, bo jeżeli tego nie zrobią, to te ataki nadal będą się działy. I tutaj Decrypt dowiaduje się, że te akcje są powiązane z tymi akcjami, które mogły tutaj być w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie w 2018 roku, w Nowej Zelandii tak samo. Były wtedy żądania typu 20 tysięcy dolarów w bitcoinie. W zeszłym roku mieliśmy w Rosji podobną sytuację: 750 tysięcy ludzi mogło mieć tutaj masywną ewakuację, ale skończyło się. Bez oczywiście kolejnych pogróż. Mamy też statystyki Cypher Trace, które mówią o tym, że 97% tych wymuszeń i podobnych akcji, które się dzieją, to najczęściej wybierają sobie tutaj bitcoina jako metodę płatności, mimo tego, że wiedzą, że to nie jest w pełni anonimowa opcja, ale i tak wybierają bitcoina. Czy to jest wina bitcoina? Oczywiście nie. Czy to jest wina ludzi albo człowieka? Oczywiście tak. No i teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak sobie z tym zaradzić. YouTube Today z kolei dodaje informacje o e, Ripple CEO Bradzie Garninghausie, a więc została nagrana e, ta audycja z CNN. Pojawi się 17 lutego. Będzie tutaj też wydane na Twitterze, także będzie można spokojnie sobie obejrzeć ten wywiad z CNN. E, widzimy, że to jest first move. 17 lutego 2020 roku, wtedy będzie można sobie obejrzeć na spokojnie. Ambekrypto przypomina nam o bakcie, że coś tutaj zaczyna się dziać na wolumenie baktu, bo mamy praktycznie 17 milionów dolarów w jeden dzień, jeżeli chodzi o kontrakty ze wczoraj, czyli to będzie dokładniej ze środy, pewnie. I mi się, że faktycznie tutaj coraz to lepiej sobie radzi w ostatnich dniach BACT. Jeżeli sobie tutaj popatrzymy, jak fizyczny Bitcoin dzieli się z Cash Settled, czyli z gotówkowym, można powiedzieć, Bitcoinem, no to tutaj jest pół na pół. Także i ten fizyczny, i, i ten, który możemy kupić za pomocą gotówki, tak to wygląda, czyli nie tylko fizyczny jest tutaj zainteresowanie. Mamy też odpowiedź CZ, jeżeli chodzi o ten problem na ich platformie, po prostu pracownicy pracują w pełną parą nad tym, żeby tych problemów już nie było. Także mimo tego, że był problem, prawdopodobnie będzie tutaj on rozwiązany. Binance US dodaje też Ontology. Santander nabywa nową osobę do swojego teamu jest jest nim były pracownik Apple Card i Apple Pay, który pracował przez ponad 4, 4 lat w Apple i widzimy, że zajmował się właśnie płatnościami. Teraz Santander bierze go pod siebie. Jest nią osoba o nazwie Trish Burks dokładniej. Będą tutaj pracować nad peer-to-peer -peer systemem płatności. Wiemy, że Santander w 2018 i dalej tutaj współpracuje z x technologią, czyli teraz ona się nazywa Troszeczkę inaczej Ripple chyba, nie, to ile dobrze pamiętam, bo to te nazwy się pozmieniały z biegiem czasu, a XRapid jest dzisiaj on-demand liquidity, więc nadal tutaj widzimy, że od 2018 roku współpracują z Ripple w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, chyba w Polsce też byli dostępni w Stanach Zjednoczonych i też tutaj była ekspansja do latynoamerykańskich krajów, ale nie wiemy teraz, czy ta osoba będzie współpracować właśnie z XRP, dalej, żeby wdrażać te płatności dla Santandera razem z XRP, czy będą tutaj pracować nad niezależną platformą. Tego tutaj się nie dowiemy. CryptoSlate, Charles Hoskinson mówi o tym, że ten nowy stablecoin wszystkich zadziwi, naprawdę wykurzy wszystkich z kapci. <noise> Oczywiście żartuję, ale o tym właśnie mówi Charles Hoskinson: że to naprawdę będzie to coś. Już niedługo się pojawi oczywiście jako stablecoin na Cardano. Także będziemy czekać na to coś, które niedługo ma się pojawić. Kito Slate zostawiam linka dla zainteresowanych. Poloniex z kolei jest dostępny dla rosyjskiego marketu, o tym już wiemy, ale też zapanował nad rosyjskim językiem, czyli słyszymy, że faktycznie zależy im na tym markecie. W Rosji. Bing Crypto i leci zapomoga, a więc wiemy, że były problemy na Binance. Jeżeli chodzi o Tether, nie ma problemu. Tutaj od razu Tether Treasury wychodzi z 5 milionami w Tetherze, żeby wspomóc oczywiście to, co się dzieje na Binance. Także nie powinno być już dalej problemów. Można to czytać też inaczej, dlaczego te problemy były w pierwszym miejscu, ale. Widzimy, że na spokojnie tutaj nic się nie dzieje, więc będziemy obserwować temat. Crypto Ninjas informuje nas o tym, że jeden z projektów gamingowych przechodzi o nazwie OnePlay, przechodzi z eos na Telos. Coś tutaj nie tak dzieje się dla nich na eos dlatego przechodzą na inny blockchain pod nazwą Telos. Dalej na tej samej platformie czytamy, że kolejna giełda niestety znika z rynku Chainrift będzie tutaj. No, wyłączała się z tego rynku, ale będą się skupiać bardziej nad oprogramowaniem dla giełd. Także nie giełda sama, a oprogramowanie ich tutaj bardziej interesuje. Crypto Potato dodaje informacje o chłobi Argentyna. Tam będzie dodana bramka fiatów dla Bitcoina i Tetera. Także będzie można sobie za pomocą tej bramki, za pomocą argentyńskiego peso zakupić Bitcoina i i oczywiście sprzedać. Tak samo. Na Reddicie możemy przeczytać, że Porsche, Daimler, BMW, czyli BMW i Audi będą pracować tutaj razem nad nową mapą do zautomatyzowania funkcji kierowcy. Będzie to oparte na tezosie czytamy, więc na pewno to jest bullish dla Tezosa. NewsBTC w tym artykule mówi o tym, że możemy nie zobaczyć all time high do końca 2021 roku. Dlaczego? Porównują tutaj oczywiście ostatnie all time high z poprzednim cyklem i zastanawiają się nad tym, że przecież w ostatnim cyklu przejście z jednego all time high do kolejnego zajęło 1135 dni. I w tym czasie teraz Bitcoin od ostatniego all time high jesteśmy dopiero w 800 dniach. Czyli to by oznaczało, jeżeli miałby się to powtórzyć, w takim samym tempie, że jeszcze trzeba poczekać przynajmniej rok na to, żeby Bitcoin znowuż wszedł w granicę 20 tysięcy dolarów. Więcej informacji w tym artykule. NewsBTC też mówi o innej analizie technicznej. Tutaj, jeżeli chodzi o wskaźnik, zobaczmy kogo, Tomasa DeMarca, gdzie mamy tam sequential, Indikator, czyli TD9 na wykresie mówi o tym, że mamy sygnał sprzedażowy na pary z dolarem. Bitcoina, Ethereum, Litecoina, Cardano, Binance Coin, Chainlink i Monero. Czyli najczęściej, kiedy mamy TD9 na tym wykresie, wtedy yy, mówi nam o to o tym, że możemy spodziewać się korekty lub spadków. Mamy też analizę techniczną na Ripple. Widzimy, że 20% wzrósł tutaj do 33 centów. I jeżeli przebije barierę 35, może być to game changer, jak zauważają, czyli pojawi się zmiana gry. Wtedy możemy oczekiwać kolejnych wzrostów. Ale najpierw trzeba przebić 34 centy jako linia oporu. W tym momencie, zobaczmy jeszcze raz, na ile znajduje się. XRP 32 centy, także jeszcze troszeczkę brakuje. Okej, okay, przejdźmy na polskie newsa, więc mamy BitHub. Stokarz czyta rynek. Trend kryptowalut jest twoim przyjacielem. Czyli trend is your friend. Tutaj więcej w tym artykule oczywiście. Dalej mamy rynek. BTC nie jest gotowy na spadki. Zobacz dane, które wyjaśniają kilka spraw. Tutaj dowiecie się, że Ilość bitcoinów zdeponowanych ostatnio na giełdach wydaje się sugerować, że rynek BTC nie zaczął jeszcze pompować na dobre. Historycznie depozyty na giełdach szły w parze z wzrostami kursu BTC. Tym razem jest inaczej. Co to może oznaczać? Unfolded to firma zajmująca się badaniem rynku kryptowalut, która przyjrzała się wielkości depozytów giełdowych w BTC w porównaniu do okresów, kiedy cena BTC notowała praktycznie pionowe wzrosty. Unfolded wykorzystało dane do Glassnode, aby wykazać, że rynek zwykle tworzył lokalną górkę po gwałtownym wzroście depozytów na giełdach kryptowalut. Teraz rynek BTC nie widzi nowych depozytów. Unfolded wskazuje, że historycznie, kiedy rynek BTC zbliżał się do lokalnych lub globalnych szczytów, obserwowaliśmy wzrost depozytów na giełdach. Uzasadnienie jest proste: aby stworzyć szczyt, trend musi przejść z góry na dół. Aby tak się stało, presja w sprzedaży musi przekraczać presję zakupu. Inwestorzy muszą chcieć sprzedawać. Według powyższych danych aktualnie taka sytuacja po prostu nie ma miejsca. Powszechnie uważa się, że przechowywanie środków na giełdach nie jest najlepszą praktyką, jednakże aby można było sprzedać, trzeba najpierw zdeponować te środki właśnie tam. Najbardziej uderzającym przykładem jest oczywiście niedoścignione jak dotąd all-time high bitcoina w wysokości niemal 20 tysięcy. Kiedy dobrze przyjrzymy się wykresowi, okaże się, że ogromny skok depozytów na giełdach idealnie pokrywa się z pęknięciem bańki. Wtedy pojawiła się ulica, to oznacza dokładniej. To samo zjawisko dotyczy każdego z lokalnych szczytów prowadzących do all time high. Zmiany trendów na początku lata i jesieni 2017 roku, a także wiosną 2018 i latem 2019, one wszystkie pokrywały się z wyraźnym wzrostem ilości bitcoinów wysyłanych do systemu, Obrotów. Według danych Glassnode ilość bitcoinów zdeponowanych na giełdach zmniejsza się od czasu, kiedy cena BTC zaczęła spadać, po zeszłorocznym szczycie w wysokości 14 tysięcy dolarów. Ciekawe, że pomimo wzrostu ceny o około 45% od początku 2020 nie odnotowano wzrostu depozytów. No, to jest ciekawy wskaźnik. Co nam to mówi? Że po prostu nie ma jeszcze ulicy. Wszystko opiera się na tym rynku, który mamy teraz. Czyli Tether. Schodzenie do Tetera, do innych stablecoinów, powrót. Nie mamy nowego napływu kapitału. Z jednej strony można zauważyć po prostu, Coinbase jest takim rynkiem, który Tetera, o ile dobrze pamiętam, chyba tam nie ma. Więc to jest taki też znacznik, jeżeli na Coinbase pojawiają się nowe pieniądze, wtedy też to może oznaczać zainteresowanie ulicy. A tak to mamy po prostu w tym przypadku. To jest tylko moje zdanie, moja opinia, możecie się z tym zgadzać lub nie, ale. Reaktywację tych samych środków, które są już w tym rynku. One po prostu nie wracają na fiaty. Dobrze, zobaczmy kolejny artykuł BitHub. Ile paliwa zostało w Baku Ethereum? Stacja 300 dolarów. Czy jest zagrożona? Przeczytajcie. BitHub, nowe price action Bitcoina już teraz może nie być tak samo. Też zapraszam tutaj na artykuł bitcoin.org, dziura w portfelu Trinity od Iota. Ludzie stracili środki. Skąd? Więcej też tutaj możecie przeczytać. Bitcoin.org, Mastercard i Ripple, Expring dołączają do grupy promującej edukację blockchain. To jest też ważne. Token i Ethereum w dalszym ciągu rośnie. Co za tym stoi? Tutaj możecie się dowiedzieć. Komparik, bitcoin i kryptowaluty w portfelach nawet kilku miliardów ludzi. Prognozuje Tomasz Rozmus. Na komparik też yy, widziałem tutaj ciekawy temat. Bitcoin i recesja Eldorado dla kryptowaluciarzy, twierdzi Mike. Satoshi, czyli Mike Satoshi, został zaproszony do Komparik, zobaczcie sobie też i bitcoin.pl. Kancelaria prawna Kijewski Graś rozpoczyna współpracę z portalem bitcoin.pl. No i Senat USA debatował o kryptowalutach. Przejdźmy na polskich youtuberów, a więc mamy encyklopedię Kryptowalut, rozmowa z twórcą projektu Innovasis Hotels. Jaki związek ma blockchain, kryptowaluty i hotele? Tutaj w ponadgodzinnej Audycji dowiecie się na ten temat. Trading Jam, najlepiej typujący analityk 2019, Marek Rogalski, DM Bosch. Pytakun Damian Show, przypowieść o milionerze. Zobaczcie, boże warto. Piotrek Misiurek, strach krypto, a koronawirus. Szczepan Bentyn, losowy odcinek, czyli GGC, sponsorowany za BEN. Portfel Kowalskiego, czy wyrwiemy sufit na altcoinach? Kowalski prawi. Zobaczcie, gdzie Kowalski patrzy na sufit, to pewnie go wyrwiemy. FX Max, Trader21, moja najlepsza i najgorsza inwestycja to już jutro, a jeszcze mieliśmy narzędzia banku centralnego kurs analizy fundamentalnej. Dalej mamy krypto raport Bitcoin to the Moon. Na co uważać? Które kryptowaluty wystrzelą następne? Krypto Czy to już pewne, że HEXTO? Przekręt Riciego? Plus pytania od Was do Was. Mike Satoshi, popularność BTC rośnie na każdej pompie. Coinbase Pro uruchamia Margin Trading, IOTA, News Flash i na końcu mamy Veto. Podobno to jest ciekawa audycja. Gdzieś tutaj dostałem dzisiaj informację z bomby z boku. Bitbay usuwa tę kryptowalutę. Dlaczego? Michał Sałaban dla Veto. Dlaczego ta kryptowaluta zostaje usunięta? Dowiecie się od Veto. A my przejdźmy komentarze. Elon Jobs, dzięki Feni za kolejny kurs kryptoangielskiego. Pamiętaj, że tam nie jest tłumaczone słowo-słowo, słowo, więc niektóre wyrazy zupełnie inaczej są podane, ale ma się zgadzać całość. Ale no, większość wydaje mi się, że jest ok. Andrzej Lidwin, obowiązkowa łapka w górę. Dzięki Bitcoin Phoenix, nie ma problemu. Dalej mamy Estatyn Micki, wynosicie. Aha, czyli wynosicie coś z tej audycji. To jest dobre. Tomasz, jesteś mistrzem. Ty też jesteś mistrzem, także dziękuję. Manik Cebula, zasięg razy dwa. Dzięki, dzięki, dobra. Do jakichś dłuższych. Muniofix. Binance stał się jednym wielkim spekulacyjnym przekrętem. Tether, CZ wpycha wszędzie coina Sana. Wszystkie te promocje nowych coinów, staking, kosmiczne dźwignie. Taki rynek to totalne przekręty. To wszystko padnie wkrótce, bo transparentność niska i dziwne układy. Kiedyś zwiną interes i zdziwią się wszyscy. Laputa, zgadzam się. Tron plus Binance plus Tether. Skamerska rodzina. No, ja sobie usiądę na płocie i będę sobie zagląda w dwie strony Artur Wasilewski, ważne żeby demokrata socjalista nie był prezydentem USA hm, też masz rację Adrian Kalinowski, przenieśmy to czekoladowe święto do nas dokładniej kobiety powiedzcie jutro tak, w samochodzie jak wiecie, usłyszałem na audycji u Phoenixa, że podobno w Japonii mężczyźni dostają czekoladki od swoich drugich połówek także należy to przenieść chociaż na raz w jednym roku do Polski. Czemu nie? Yeti842, ten pomysł, by Feniks napisał książkę, mi się spodobał. Chętnie bym przeczytał, co myśli Feniks na Płocie o krypto. Wiadomo, że to by była twoja książka i ty byś, Fenio, decydował o tym, co byś napisał. Chociaż proponuję wrzucić przy okazji takie podsumowanie z grubszych spraw z krypto, czyli o okregu na Płocie, opisywana sytuacja z BitBayem, trend na ICO, IEO i inne, jak set podchodzi do projektów, chociaż w sumie to niezbyt ciekawe, Ciekawostki typu Knife Crypto, największe ICO, największy i najhuczniejszy SCAM i inne. Skąd wiesz, czy na przykład, jak wyjdę na chwilę i będę się przygotowywał do Stanów Zjednoczonych, czy tej książki nie napiszę? Tego nikt nie wie. Ja sam nie wiem, więc nie będę tutaj spekulował na ten temat, ale ja i zobaczymy. Ale tak jak mówisz, to by była książka już o dwóch stronach płotu Nie każdy by był zadowolony z tej wolności, o którą tutaj walczymy. Dobra, przejdźmy dalej. Waltemar Szypelt, coś czuję, że jutro w piątek poleje się krew. Pozdrawiam. Hmm. Zobaczymy, wrócimy do tego komentarza. Waltemar Szypelt, zobaczymy, czy nie ma powiązania z e, wróżbitą Maciejem. Wtedy będziemy brać kolejne tutaj od ciebie wskazówki. Mgro, cześć Wenik, towarzyszył mi codziennie rano w drodze do pracy i za, to, bo za tą robotę wielki szacun. Brakuje mi tylko jednej rzeczy, abyś co jakiś czas rozliczył z predykcji... Ceny BTC, tych, którzy najczęściej się w tym temacie udzielają. Byłby pogląd, kto ma najtrafniejsze przewidywania. Zdrowia i zostań z Bitcoinem. O, dziękuję. No i tutaj jeszcze Mgro dodał, Feniks dokładnie, a po rok jakiś mały ranking, kto by najczęściej byłby najbliższy rzeczywistości, czyli powinienem sobie zapisywać tych wszystkich analityków i wtedy byśmy zrobili ranking. Dzięki. Także no, zobaczymy, co tutaj się wydarzy. W tym może tutaj jeszcze zdążę to gdzieś podsumować. Dobra, jeszcze te szczęśliwo, o które prosiliście z poprzedniego dzień. Dobry kryptonocnego, także do tych chyba komentarzy jeszcze nie doszedłem. Zobaczmy, kto tutaj wygra szczęśliwo na piątek. A więc komentarz muszę przeczytać, cokolwiek się dzieje. Stasiu, Barcelona dołącza do Socios. Pompa na Chilis. Widzicie, skąd mamy tą informację? Od Was. Dziękuję oczywiście. I kolejna osoba, już ostatnia dzisiaj zobaczmy, Laputa. W tym roku krypto stracą prywatność i anonimowość. Uważam, że spowoduje to niestety dopływ części wielorybów. Dopływ czy odpływ? Jeżeli dopływ, no to dopływ ich gotówki, rozumiem, tak? A jeżeli odpływ, to, to wiele z tych wielorybów pożegna się z tym rynkiem. Także nie wiem, czy to dobrze jest to napisane. Pewnie tak, pewnie tak, bo źle rozumiem. Ale Laputa masz rację, bo jeżeli będzie Mniej prywatności, anonimowości, więcej osób sobie nie pozwoli na to, żeby być dalej w tym rynku. Ciekawe czasy przed nami tutaj. Taki mamy klimat. Życzę Wam wspaniałego dnia i pamiętajcie: zostańcie z bitcoinem.